Taki zjazd rocznicowy jest ważnym momentem, po pierwsze podsumowania naszej drogi, to 30 lat jednak, a po drugie jest możliwością spotkań, w związku z tym dialogu, bo bez spotkań nie ma dialogu. Jesteśmy w różnych miejscach, jesteśmy zupełnie w innej Polsce, związek jest inny, inną ma rolę, ponieważ otoczenie się zmieniło, Polska się kompletnie zmieniła, Europa się zmieniła. Ale takie spotkania, uważam, mają sens i dobrze, żeby byli wszyscy na tych spotkaniach. Święto Solidarności, 30 lat temu, żeśmy rozpoczęli strajkiem i wywalczyliśmy sobie Solidarność, wywalczyliśmy wolne związki zawodowe. I teraz jest ta rocznica 30-lecia, więc uważałam, że nie może mnie na niej zabraknąć. Dla mnie nie ma żadnego innego oczekiwania, poza tym, że chcę, żeby Solidarność była związkiem zawodowym tylko i wyłącznie, nie wchodziła w politykę, bo tak się teraz dzieje. I następna sprawa, którą oczekuję od Solidarności, że w końcu pomyślą o ludziach pracy, o postulatach, które nie zostały spełnione, a których oni powinni pilnować przez te 30 lat. To była pierwsza organizacja w tej części Europy, która po wojnie od najniższych struktur, 10 milionów ludzi, aż do zjazdu Solidarności i władz związku była wybierana absolutnie demokratycznie. Ja się cieszę, że Związek Zawodowy Solidarność, NSZZ Solidarność zorganizował nam wszystkim tę uroczystość, że przyjadą na nią władze państwowe, się pojawią władze samorządowe, że będziemy my, kiedyś dawni członkowie, uczestnicy zjazdu Solidarności. To jest fantastyczne. Ja o tym dzisiaj chcę rozmawiać.